Witam serdecznie, zapraszam do wysłuchania i obejrzenia kolejnego odcinka w rytmie biegania podcastu z biegową duszą. Dziś naszym gościem, czyli Adam Krzyszot i Maciej Kurzajewski. Gość jest wyjątkowy, bo to będzie pierwszy raz, kiedy usłyszymy tłuste bity, a na pewno melorecytację. Pytanie tylko, czy on podśpiewuje sobie w biegu. Jedyny niepowtarzalny, 120 wyników biegowych w bazie. Co ważniejsze, przygoda rozpoczęta w 2002 roku i jedyny muzyk, który wydał płytę dedykowaną tak wspaniałemu środowisku, jak środowisko biegowe, Jacek Meyer. Meza. Witam was serdecznie, mój ulubiony sportowiec Adam Krzyszot, mój ulubiony dziennikarz Maciej Kurzajewski i ja. Nie mogłem sobie lepszego trio wymarzyć. Twój początek nawet lepszy niż nasz. Jestem gotowy na wasze trudne pytanie. 120 wyników, ale co to znaczy przy wyniku Macieja w maratonie 40 ponad maratonów? Ja skromne 11, a ty Adam 0. No wszystko przed tobą. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e-obuwie. Czy ty podśpiewujesz sobie biegając? Zdarza mi się. Jak nie biegnę za szybko, to mam przestrzeń w mózgu, żeby ją jeszcze jakoś zaangażować do innych czynności niż bieganie. Także jak są życiówki, to niestety nawet jak to dziecko mi chce przybić piątkę na drugiej stronie krawężnika, tam gdzieś na trasie, to po prostu brutalnie nie widzę i lecę do przodu. Aha. A na przykład jak teraz lecę sobie na luzie, to zatrzymuję się, robię sobie zdjęcia. Także są różne biegi, różne cele. No, Adam na 800 metrów nie ma prawa. On się nigdy nie zatrzymuje. No, nawet spojrzeć, wiesz, w bok, nie? A trzeba przyznać, że obaj macie lepsze życiówki ode mnie w maratonie. To jest kwestia czasu tylko. Czas pokaże, jak mój debiut będzie wyglądał, ale mam nadzieję zaczerpnąć od was obu tej piekielnie pięknej dyscypliny, wiedzy, doświadczenia. I trzeba tutaj oddać wam jedną naprawdę ważną rzecz. Że doświadczeniem bijecie, myślę, że jakieś 75% środowiska biegowego w Polsce. Tak słowem wstępu, przy każdym dobrym biegu, w każdym procesie dochodzenia do wyników mamy rozgrzewkę. I tu bym chciał zaproponować krótką rozgrzewkę, raptem kilka pytań quizu do ciebie, Jacku. Myślałem, że Jacek ma wstać i pokazać. Zaczynają się trudne pytania. Pytania będą proste, zaczniemy od pytań zamkniętych i dwa pytania otwarte na koniec. Także bardzo proszę, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Gdybyś miał wybrać, możesz zostać rekordzistą świata w maratonie czy na 100 metrów? 100 metrów. 100 metrów. Polski Usain Bolt. No. Jedziemy dalej, czy dusza możemy sprintera, rozwijać? Dusza sprintera. To za chwilę. Dobrze. Dojdziemy do rozwijania. Do tego dojdziemy. Okay. Buty New Tech, takie jak karbonowe, czy może tradycyjne? New Tech. Dobrze. Nowoczesny chłopak. Bieganie latem czy zimą? Zimą. Zimą. Muzyka do biegania czy dźwięki przyrody? No, trudne. Jedno i drugie jest fajne. Dźwięki przyrody. Blisko natury, dobrze. To tak jak i ja. Teraz pytanie otwarte. Biegam, bo... Nie lubię stać w miejscu. Człowiek, który patrzy tylko w przyszłość. Nigdy się nie cofa. Jacek Meyer. Kiedy myślę o bieganiu, to... Skacze mi adrenalina. I to jest niezmienne? Tak. Poza tym jest to dla mnie taka legalna używka. Naprawdę, to jest fenomen biegania. Myślę, że ci, którzy nie spróbowali tego, po prostu nie poczuli tego w organizmie, nie? Zastępuje to używki w dużej mierze. Mi tutaj w ogóle na całym ciele teraz gęsia skórka wyskoczyła, muszę ci takie powiedzieć. Takie słowa padające z ust rapera. No. Ale do tego trzeba dojrzeć. To trzeba dojrzeć. I na temat dojrzewania, ty za to... Toczyłeś pewne koło w swojej przygodzie biegowej, która jest fantastyczna. Zaczęła się w wieku 19 lat, kiedy powiedziałeś OK, po przygodzie z piłką nożną, czemu nie przebiec maratonu? Ten maraton okupiłeś pewną dozą cierpienia i no, musiałeś trochę, ale chciałbym, żebyś o tym potem opowiedział, także nie będę zdradzał wszystkich szczegółów. Ale od wielkiej fascynacji sportu, który ciężko nazwać amatorskim, bo to był full profesjonalny i jak oglądam oczywiście tą piękną płytę z dedykacją dla mnie specjalnie i z cytatem, przypomnę tak, to widzę te zdjęcia z St. Moritz i mało kto się wybiera
w tak egzotyczne miejsca jak Sankt Moritz, żeby trenować, żeby się przygotowywać, żeby walczyć o życiówkę, żeby każdą kolejną tak naprawdę barierę gdzieś położyć. Płyta zresztą nazywa się Życiówka. Jakbyś powiedział o tych początkach fascynacji, o tej przerwie dwunastoletniej, to jest dla mnie szalenie fascynujące i szalenie motywujące. Okej. Pierwszy maraton, to zupełnie bez pokory do biegania, do maratonu. Nigdy nie przebiegłem dłużej niż 10 km i stanąłem na starcie maratonu. Czyli wstałeś od stołu i pobiegłeś. Stałem od stołu i pobiegłem, ale z przekonaniem grałem 7 lat w piłkę nożną. Co ten czym ten maraton może mnie zaskoczyć? Co trening biegaliśmy? Mam 20 lat, co mnie może zaskoczyć? Dobrze, kolejne 10, jeszcze 10 kilometrów, później 2 kilometry i jestem na mecie. I do 20 kilometra właśnie tak to myślenie było. Potem zaczęły się schody. Pamiętam, że tak mnie przymurowało, że po prostu było mi ciężko podnieść nogę w takim kroku biegowym. Na szczęście tego dnia padał deszcz i było mokro, więc mogłem takim ślizgowym, wręcz narciarskim krokiem przebiec ostatnie 10 kilometrów. I w ten sposób znalazłem się na mecie z czasem 3,54. To myślę, że na półmetku to leciałem na 3,30 może nawet. Więc tak na końcu się troszkę rozsypałem, ale i tak byłem bardzo zadowolony z tego wyniku i z debiutu w maratonie. Aczkolwiek wiadomo, przez następny tydzień gdzieś tam po poręczach się musiałem wspinać na uczelni, pamiętam. Ale co przychodzi do głowy 19-latkowi, że wpada na pomysł, żeby przebiec maraton? Wiesz co, już wtedy jednak magia tego dystansu gdzieś tam działała w przestrzeni. Ja zawsze byłem wtedy, na tamtym etapie jeszcze nie miałem nawet wydanej mojej płyty tej oficjalnej. Bo przypomnijmy, że to był rok? To był rok 2002. To wtedy nie było takiej dzikiej popularności biegania, jaka jest teraz. Tak, na starcie maratonu poznańskiego było 1000 osób. To była druga edycja poznańskiego maratonu, także inne czasy, inne czasy. I tak jak już wam wspomniałem, dlaczego ta przerwa potem? 12 lat. W sumie, kurczę, nie, żeby nie skłamać, 9 lat, bo to był drugi i potem jeden. To i tak robi wrażenie, tak długa regeneracja. W 11 roku przebiegłem drugi maraton i potem od 14 była ta faza takiej pogoni za życiówkami. Ale żeby tego tak nie demonizować, ty miałeś bardzo dobre powody do tego, żeby taką przerwę od sportu zrobić, bo byłeś wysoce zaangażowany w swoje życie muzyczne. No tak, wtedy od 23 to była absolutna eksplozja właśnie tego życia muzycznego, które oczywiście gdzieś nam się kreowało już też wcześniej, ale wydałem płytę, studiowałem jeszcze, 2 lata dałem radę na studiach, potem już też zrobiłem przerwę, wydałem płytę, i zaczął się taki chyba 5-letni okres, gdzie naprawdę nie miałem jednego dnia, żeby pobiegać. Ja nadal coś tam robiłem sportowo, z chłopakami się umawiałem na piłkę i tak dalej, ale to nie był taki najlepszy okres, jeśli chodzi o sport, ale działy się inne rzeczy. A prawdą jest, że po tym pierwszym maratonie doszedłeś do wniosku, że bieganie maratonów jest dla starych ludzi? Tak. Miałem po prostu, wiesz, na tym starcie wszedłem do szatni, tam wszyscy się tym bęgają, smarowali, tak wydawali mi się, że tacy starzy i tacy zaangażowani, za bardzo tacy podnieceni tym bieganiem. I miałem perspektywę, wrócę po 30 może do tego sportu, jak się zestarzeję. Jak będę stary, nie? Bo pamiętam wtedy, jak miałem 20 lat, dostawałem pytanie, czy w ogóle, jak będę miał 30 lat, wyobrażam sobie, że będę nadal rapował, to mi się wydawało, nie wiem, bo wtedy będę bardzo stary, pomyślę o tym wtedy, nie? A teraz mam 40 za niewiele czasu, za chwilę, a nadal czuję się bardzo dobrze i młodo, ta perspektywa się zmienia. Moi rodzice, ode mnie starsi 30 lat, też twierdzą, że są młodzi i to jest piękne. I powiedz mi, jakiej ty byś sobie rady udzielił sobie z przeszłości, temu młodemu 19-latkowi, chłopakowi, który gdzieś tam przepycha się w to życie, raz, że zawodowe, dwa, biegowe. Jakbyś spotkał siebie i usłyszał o tym pomyśle, a pobiegnę maraton. Kebona Fide śpiewa, jakbyś wysłał faks do siebie, tego młodego siebie. No, myślę, że bym ten miesiąc chociaż potrenował jednak taki, zrobiłbym 2-3 długie wybiegania, troszkę rozsądnie, nie? Po co tak cierpieć po tym maratonie? Ale każdy ma trochę inną historię. Na pewno nie radziłbym zaczynać od maratonu ludziom, którzy wstali z kanapy i nie mają jakiegoś takiego backgroundu, gdzieś tam nie ruszali się wcześniej, bo mogą wtedy sobie tam realnie zaszkodzić zdrowotnie. Ale w różny sposób można się zderzyć z tym maratonem. Wiesz, nie mówmy tylko, że maraton to jest samo bieganie, bo niektórzy nie zrobili nigdy maratonu, a też coś nam nabiegali w życiu, prawda, Adam? To solidnie. No. Ja miałem bardzo nudną trasę zawsze na zawodach i kręciłem się w koło. My to zawsze porównujemy jak chory gołąb, więc to jest kompletnie inna sytuacja.
ale... Mam pytanie, jeśli mogę wtrącić do Macieja, czy ty 800 metrów masz zaliczone jakieś takie na stadionie? Ja mam zaliczone, dlatego że byłem podczas kilku mistrzowskich imprez, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce i tam konkurencja przygotowana dla dziennikarzy to zazwyczaj jest bieg na 800 wow. metrów. Jak pierwszy raz biegłem, to myślałem, że umrę. Później próbowałem się do tego jakoś teoretycznie i fizycznie też przygotować. Nie jestem w stanie, dlatego za każdym razem, kiedy spotykam Adama, zwracam się do niego słowami profesorze. To jest jeden z najtrudniejszych dystansów biegowych, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I dobrze, że tylko na tych imprezach raz na kilka lat mam szansę i okoliczność do tego, żeby biegać 800 metrów. Przedziwna historia. Przykro mi, że takie bolesne wspomnienia. Nie, one są bardzo radosne, bo za każdym razem docierałem jednak do mety, ale później złapanie oddechu i ten kaszel, który zostaje z tobą po tej hiperwentylacji, to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Wolę biegać maratony. Ale Jacek ma za sobą i 400 metrów, tę przygodę stadionową. To jest szybki gość. I to jest ten dysonans. Jak to jest cierpieć po maratonie, jak to jest cierpieć po bieżni? Bo to jest szalenie interesujące. Wiesz co, no właśnie, jeśli chodzi o bieżnię, to ja się zderzyłem, no też znowu zderzyłem. Zaliczyłem te wszystkie biegi stadionowe, bo byłem po prostu ciekawy, czym to się różni od biegania długodystansowego. To znaczy w momencie, kiedy miałem jeszcze tą formę z maratonów i mówię, teraz sobie zaliczę wszystkie dystanse, 5, 3, mila, 1500, 800, portfolio 400. Portfolio będzie rozbudowane. Tak, nawet słuchajcie, pojechałem na Mistrzostwa Polski Masters, czyli plus 35 do Torunia, żeby pobiec setkę. Założyłem kolce, stanąłem z takimi chłopakami tam, no jednak, którzy widać, że albo biegali wcześniej, albo mają taką naprawdę zajawkę do sprinterskich dystansów, więc już tacy bardziej dopakowani i tak dalej. Patrzą tak na mnie, mówią, Mezo, czy ty naprawdę musisz być wszędzie w tym bieganiu, nawet te sprinty chcesz zabrać? Ale bieganie w kolcach ci się spodobało. Tak, no i to, no kolce jednak, kurczę, fajnie tam zwiększają tą dynamikę. Ogólnie ja bym powiedział ci szczerze, że gdyby była baza większa takich meetingów amatorskich, lekkoatletycznych, fajnie, że to się rozwija. Mamy może to jest pomysł mamy właśnie, jedną, co? Mamy jedną milę takich imprez. Wiesz co, na pewno to jest fajny pomysł, tylko właśnie trzeba ludzi przekonać do tego. Bo taki przecięty jedna Kowalski... Jedna mila, znakomicie ta impreza Tomka Smokowskiego. Bardzo fajnie, oni też to rozwijają właśnie, że są biegi dziecięce, jest też piątka. Amatorzy, tacy przeciętny Kowalski lubi sobie trochę pobiegać, żeby to trochę trwało. A w momencie, kiedy stajesz na starcie, robisz 400 metrów, nie masz po prostu oddechu przez 3 dni, masz kaszel i wiesz, nie możesz jeszcze tego dobrze ofotografować, to myślę, że tu jest problem. Dlatego trzeba to jakoś tam sprytnie ograć. Czy to kwestia Instagramu, rozumiem? No, tak? Uważam, że albo jakoś właśnie fajne też zrobić formę rywalizacji, nie? Żeby tu się spotykamy w tym tygodniu, w tym mieście. Na pewno to ma przyszłość, na pewno warto spróbować. To jest, wiesz, zupełnie inna adrenalina, jak biegniesz. Szczerze, najlepiej mi wyszedł bieg na bieżni na 400. Bo 800 nie rozumiem, do końca jakby nie czuję tego, jak należy rozłożyć siły. Wiem, jak siebie poukładać w tym biegu. Wiem, że to pierwsze okrążenie, no trzeba jednak szukać tego luzu jeszcze, nie? No bo nie możesz tam się za bardzo spiąć, bo jak się zepniesz, to na drugim okrążeniu cię nie ma. A na 400 możesz właściwie cały czas lecieć prawie na maksa, nie? I tylko na końcu jeszcze... Pamiętam, jak zapytałem cię, jak biec na 800 metrów taktyka, to powiedziałeś coś, co pewnie wielokrotnie ludziom radziłeś. Pierwsze okrążenie na maksa, a potem przyspieszasz, nie? No takie skromnie tak. Prosta recepta. No. To jest trochę taki nasz popisowy numer, chciałbym się powiedzieć, bo prawda jest taka, 800 metrów, że wszystkie najlepsze biegi to są dokładnie takie same jak w maratonie, czyli tobie ci się wydaje, że jest szybko, ale nie na tyle szybko, żeby ci to miało w tym momencie tu i teraz zabić. Ale to biegając życiówkę albo te wszystkie wyniki, które były bliskie życiówki, prawie przez każdą sekundę biegu myślałem, że jest bardzo szybko. To było kosztowne i to ta rada jeden do jednego się sprawdza, natomiast no, otworzenie jak na 400 metrów full, fabryka ile dała, no nie, to jakby jest to przesadą, ale wiem, że skorzystałeś z tej rady i taki jeden bieg na 800 metrów masz zaliczony, że tak. Mocno odpocząłeś. Ile fabryka dała, to jest dobre sformułowanie i dobra myśl w twoim przypadku, bo ty chciałeś naprawdę dać z siebie absolutnego maksa, bo jeśli myśli się o tym, żeby złamać barierę 2 godzin i 30 minut w maratonie, to zupełnie spokojnie można o tobie, Jacku, powiedzieć, że jesteś najszybszym amatorem wśród zawodowców i najszybszym zawodowcem wśród amatorów. A przypomnę, 2:48:32, rok później 2:48:44, na półmaraton, godzina 17:50, dyszka. Dzień premiery płyty, swoją drogą. A, I godzinę po do tym tego biegu właśnie wrócimy. Miałem koncert w Poznaniu. Tak, to jest właśnie taki
Taki ekstra super dzień w moim życiu. Ekstra super dzień. Tak. A co na to biegacze, amatorzy by powiedzieli? A ja strzeliłem półmaraton na życiówkę, później jeszcze pracowałem na scenie, emanowałem energią, dzieliłem się swoimi emocjami w akcie twórczym. To było trudne i powiedziałbym nawet głupie. Bo teraz wiemy, że za słabo pobiegłeś, skoro miałeś siłę na ten koncert. Właśnie niestety nie, tam musiałem słuchać. Korzystać z pomocy Jacka Danielsa i to nie tego odbiegania. Jacek i Daniel, moi przyjaciele. Tak, ale widzisz, jesteś po 30, zaczynasz przygodę z maratonami, po tej długiej przerwie, ta pojawiła się tam myśl, która powróciła jak bumerang w wieku 19 lat, może jeszcze tym bęgajem się posmaruje po 30. No i przyszedł ten sądny dzień. Jak się rozpoczął etap, w którym stałeś się profesjonalistą biegania 2:48:32? Tu już nie ma żartów. A cel 2:30. Tak jest. Od razu możemy tutaj balona przekuć, że ten cel niestety nie udało się go osiągnąć i zatrzymałem się na tym 2:48. Jacek, przepraszam ci, samo myślenie o tym, że chcę złamać 2:30 już jest czymś imponującym, bo to dla wielu jest brawura. Mhm. To było tak, ja lubię mieć taki określony cel i akurat na tym pierwszym etapie, kiedy złapałem tego bakcyla takiego pogoni za życiówkami, to był jakiś ten moment, że chciałem złamać 3 godziny w maratonie, no bo to jest też taki cel już ambitny. To też magiczne granice. I wydawał mi się na tamten moment zupełnie wystarczający. To już oddziela chłopców od mężczyzn. Tak, i wtedy zacząłem... Solidnie, solidnie. Nie patrz w moją stronę. Zaczął się taki trening regularny i zacząłem biegać coś więcej niż po prostu wyjście na 10-kilometrową przebieżkę. Pamiętam jak dziś, jak się jarałem, że mam pierwszy trening, gdzie robię na przykład 10 takich przebieżek 100-metrowych. I wiesz, no poczułem, że jest jakiś cel w tym treningu. Za chwilę jakieś interwały zacząłem robić. No czerpałem z tego dużą radość, ale właśnie z tej różnorodności treningowej. Na początku zresztą ten progres jest bardzo duży. Ja oczywiście miałem jakąś tam świadomość, że to za chwilę będzie zwalniać, ale na początku te życiówki tak się napędzają, każdy to pewnie z nas odczuł, kto gonił je. To był taki samo napędzający się mechanizm. Trwało to mniej więcej pół roku i na Orlenie, maratonie w Warszawie złamałem te 3 godziny na styk. Naprawdę bardzo cierpiałem, na styk udało mi się te 3 godziny złamać. I jak byłem na mecie, to sobie pomyślałem, no kurde, zrobiłeś swoje, weź wracaj do koncertów. Wiesz, to moi znajomi mówią, już nic nie musisz udowadniać. To po co ci te maratony, Jacek? No, a potem ten chochlik, ambicja w głowie, mówię, tak sobie pomyślałem, wtedy miałem te 33 lata i mówię, kurde, no ci maratończycy w sumie najlepsze wyniki robią tak właśnie 36, a potem już nie ma bata, już będzie gorzej, nie? Czy mam jeszcze 3 lata. Więc mówię, to jest ostatni dzwonek, żeby... zrobić tego maksa, nie? Zaglądałem tam na blogi warszawskiego biegacza, patrzę, taki chłopak jak ja pracuje, biega amatorsko, ma 2:30, mówię, no to 2:30. Sprawdzam, ile on to zrobił w 2 lata. 2 lata! Rzuciłem w wywiadzie i poszło, nie? Jak wszystkie klocki się ułożyły. I naprawdę święcie wierzyłem przez te 2 lata, że to 2:30 zrobię. Ogłosiłeś to światu, więc pojawiła się presja siłą rzeczy. Pojawiła się presja, ale ta presja naprawdę działała na mnie dobrze. No to było duże wyzwanie, ale dzięki temu miałem taki napęd, że nieważne co będę mówić, co się wydarzy, ja muszę powiedzieć sobie, 2 lata zrobiłem, co mogłem, powiedziałem, sprawdzam, jeśli będę wiedział, że się zderzyłem ze ścianą gdzieś, no to trudno, nie? To jest jedna ze skuteczniejszych strategii, ogłoszenie wszem i obec, światu, bliskim, znajomym, szerszemu gronu swojego celu, bo wtedy nasza podświadomość chętnie z nami współpracuje, a jak mówimy o podświadomości, to oprócz okrutnie silnej psychiki, zastanawia mnie jeden fakt, bo rozpocząłeś swoją przygodę, stwierdziłeś, okej, dobra, biegnę 2:30, ogłaszam. Na którym etapie pojawił się trener? Bo mówisz tu o przebieżkach, czy to może było takie spontaniczne twoje przebieżki na początku tej przygody? Nie, nie. Czy od razu z trenerem tu powiedziałeś, dobra, trener, to od razu trener? To znaczy ja z trenerem, tym, którym pracowałem przez chyba 3 lata, wykonałem może 2 treningi, tak, gdzie on obecny był na tych treningach. Tak było rozpisywanie treningów. Mój trener, pozdrawiam, Marcin Nagórek z Warszawy, po prostu mi wysyłał na maila, co ja mam robić. Komentowaliśmy sobie to. Tak się dzieje w przypadku większości biegaczy. Stał się moim kolegą, dzisiaj przyjacielem wręcz, którym mam kontakt do dzisiaj. Namawia mnie, żebym wracał do porządnego biegania, nie takie tam ściemniasz. Trenerzy tak mają. Ściemniasz tam znowu coś na tych biegach, a zamiast tutaj pocisnąć jeszcze wszystko przed tobą, nie? Mastersa możesz robić, rekordy tam i zachęcam. Zaraz nowa kategoria wiekowa. Tak.
Więc trenerem jak najbardziej, no ale to myślę, że to nie jest nic takiego, na co nie może sobie pozwolić ktokolwiek, kto ma jakieś ambicje, bo to jest to nie są duże koszty. Bo dzisiaj prostu, jest bardzo dostępne. Tak, bo jest to grono tych trenerów bardzo. Poza tym monitorowanie twoich postępów i tego, jak ten trening się odbywa, jest jeden do jednego. Natomiast wiemy, i to nie jest żadną tajemnicą, że w przypadku biegania regularność jest czymś zupełnie podstawowym. Tylko regularność to jest jedno, a dołożenie do tego solidności i tego, co ty miałeś, czyli nieodpuszczanie absolutnie żadnego treningu. I nawet jak żona prosiła, może Jacku byś pobiegał ze mną, to mówisz, nie, kochanie, ty biegasz za wolno. Niestety tak było, teraz wszystko odpokutowuję właśnie, ale wtedy faktycznie nawet na trening z żoną nie wychodziłem, no bo właśnie miałem jakieś tam swoje cele. Faktycznie było też tak, że potrafiłem wrócić gdzieś z drugiego końca Polski z koncertu o godzinie 12, miałem w planie trening, to go robiłem. Oczywiście wiedziałem też, że trzeba czasem odpuścić i wiedziałem, co chyba jest szczególnie ważne dla kogoś, kto ma taką ambicję naturalną, że to trzeba rozłożyć na proces właśnie na lata, nie? Według mnie i tak zrobiłem za mały okres. Jeśli celowałem te 2,30, powinienem chociaż te 5 lat wytrzymać. Nie wytrzymałem, no bo po prostu jestem trochę nadpobudliwy i pewnie miałem jakieś tam inne powody, ale trzeba to rozłożyć i umieć sobie powiedzieć, że w pierwszym roku biegania wystarczy 3 razy w tygodniu. Będziesz miał z czego dołożyć za rok. Jak od razu wystrykasz się, zrobisz 5 treningów w tygodniu, czy tam 6. Ale sam wiesz, że to jest najtrudniejsze, opanować samego siebie, dlatego że człowiek się tak nakręca na to bieganie, to mu zaczyna sprawiać przyjemność, z treningu na trening kończysz tę zabawę i myślisz o tym, żeby znowu pobiec. To jest najbardziej fascynujące też dla mnie, amatora, że doświadcza się takiego narkotykowego haju. No właśnie, ten wystrzał endorfin, czyli euforia biegacza, to się pięknie nazywa, ale też ja nie spotkałem osobiście w życiu, a poprawcie mnie, jeżeli jakakolwiek uciecha tego życia wam dostarczyła tego samego. No przepraszam, tu moglibyśmy dyskutować. Nie, żartuję. Ale tej takiej jasności umysłu, nieograniczonej radości, ten haj jest, no ja przepraszam, ale uzależniający okrutnie, tak? Pewnie, że tak. Mi dziś po krótkiej przerwie od biegania zaczyna tego brakować. Zgodzę się, ale powiedziałbym do pewnego etapu. Jak w pewnym momencie, jak gonisz za życiówkami i co się staje takim twoją obsesją, fetyszem, ja straciłem trochę radość takiego biegania. No bo wtedy nie masz czasu na tę radość biegania. Właśnie, tu odpada właśnie taka, nawet muzyka mnie wkurzała, jak zacząłem trenować już takie akcenty, bo cały mózg musi po prostu i cały organizm musi się tak skupić na zadaniu, trudnym zadaniu, że trochę tej, więc ostrzeżenie jest takie, gdzieś tam, miałem taki wpis na swoim blogu, ambitny biegacz, wieczny frustrat. Kiedy robiłem najlepsze wyniki, byłem z nich najbardziej niezadowolony. To jest absurd, ale tak było. I strasznie liczyłem, że właśnie tak odpowiesz na to pytanie, bo jest pewna granica, bardzo cienka, kiedy kończy się przyjemność z biegania, a zaczyna się pogoń za króliczkiem. I ja mam takie wrażenie, że ludzi można ogólnie w życiu podzielić na dwie kategorie. Ci, którzy cieszą się podróżą, drogą, która jest piękna, przyjemna, i również bieganiem, to ale, możemy zaliczyć do tego. Tak, a też jest ta druga grupa, która się tylko cieszy z dotarcia do celu. Jak łatwo przekroczyć tę granicę? No, ja myślę, że można sobie to równoważyć na zasadzie w różnych okresach różne sobie akcenty stawiać. I ja na przykład teraz biegając już od 2 lat tak, w takim tempie właśnie rekreacyjno-filozoficznym, cieszę się tym. Czasami na mecie gdzieś tam zazdroszczę, jak ktoś mówi tam, mówi, o, mam życiówkę, i to mówię, kurde, no trzeba było też jeszcze potrenować, ale generalnie korzystam z tego właśnie, że jest na trasie większy taki nastrój konwersacji, mogę z ludźmi, bawię się na przykład w bycie pacemakerem, co też daje mi taki dodatkowy wymiar, to jest poczucie celu, ale pomagam komuś, nie? Ale ty jako człowiek medytujący, do tej medytacji jeszcze wrócimy w kontekście kontuzji, to jest dopiero ciekawa sprawa, to właściwie masz tę świadomość, że zyskuje się jasność umysłu biegając. To jest dla mnie, to było najbardziej odczuwalne na początku mojej biegowej przygody, że dotknęło mnie coś, co było dla mnie zupełnie nowe. Biegając miałem tak czyste myśli, że kiedy pojawiał się jakiś problem i wychodziłem pobiegać, ten problem rozwiązywałem w trakcie biegu. Układałem sobie plan na cały dzień. Życie stawało się prostsze. Tak, to jest wspaniałe. Olśniewające. Miałem też ataków weny mnóstwo. Zresztą płyta życiówka jest tego przykładem.
wiele cytatów i wersów z życiówki miałem w trakcie biegu, gdzieś tam mi się coś tworzyło. Zawsze to jest opis tylko, rzeczywistości biegacza. Zawsze tylko wbiegałem do domu i zanim tam żonie powiedziałem coś tam, jak się biegło i tak dalej, już gdzieś musiałem zapisać w telefonie czy gdzieś na kartce. No to jest faktycznie ośniewające. No to jest ten legalny high, to co dostarczamy sobie przez to co się dzieje w naszym organizmie, to pobudzenie, to dostarczenie tej dopaminy, serotoniny i wszystkich substancji dozwolonych. I żeby tylko sobie nie zakłócić tego zbyt ambitnym podejściem do tematu. Tak. No właśnie, bo na początku mówiliśmy o tym, że zatoczyłeś koło, czyli przeszedłeś od, no w pewnym, można powiedzieć, takiego chwilowego znienawidzenia chyba, biegania po pierwszym maratonie i tygodniowej rekonwalescencji i powrót do siebie. Absolutnie usprawiedliwiona przez życie zawodowe. Później bardzo mocny nacisk na trening i dziś jesteś też w innym momencie, ale zanim do tego przejdziemy, ja sobie kompletnie nie wyobrażam, nie mieści mi się w głowie, ale nie to w ogóle nie będę tego kolorował. Jak połączyć życie sceniczne artysty, który jeździ na trasy, koncerty, półmaraton, a potem okej, dobra, pyknę sobie koncert i mi się to w głowie nie mieści, jak połączyć to życie, no tym bardziej, że sam nie ukrywasz tego, że nie jest dla ciebie problemem wypicie szklaneczki Jacka Danielsa, czy tam po prostu zimnego piwka po maratonie, tak? Ja myślę, że nie ogranicza się Jacek do jednej marki. No, powiem ci tak, da się to połączyć, to taka pozytywna refleksja. Myśleliśmy, że powiesz, że da się to oddzielić. Tu mówimy da się to połączyć. O dziwo, obecnie na przykład prawie w ogóle nie piję alkoholu, a najlepsze wyniki robiłem, jak piłem alkohol. To też zastanawiam się... To się wytnie, co tu jest nie tak, nie? Ale tak sobie mówię, wiesz, że pewnie te wyniki miałbym jeszcze lepsze, gdybym wtedy prowadził się lepiej i bardziej higienicznie. Z racji wieku miałem, powiedzmy, te najlepsze wyniki w wieku 30 kilku lat. Naprawdę udawało mi się to godzić, ale gdzieś oczywiście odczuwałem to fizycznie, jak miałem takie weekendy, że miałem 3 koncerty, jakiś bieg, jeszcze robiłem życiówkę i potem koncert, to już był hardcore, nie? Naprawdę odpokutowywałem wtedy w tygodniu. Ale też no mam tam zaletę, że w tygodniu mogę odpocząć na przykład, nie? W weekend mogę się zajechać, a w tygodniu mogę odpocząć. Nie każdy też ma takie... Ale zdarzało ci się, że dobieganie było na takie sytuacje jakąś swego rodzaju odtrutką? No nie wiem, tam o jeden kieliszek za daleko poszedłeś poprzedniego wieczoru, a następnego dnia rano mówisz sobie, to zamiast kroplówki, to ja jednak zrobię godzinę biegu. Jeśli to było takie bieganie z nóżki na nóżkę, to pewnie tak. Na takiego większego kaca to pewnie bieganie nie pomoże. Trzeba odleżeć, nie? Nie zostanie to wypłukane do końca. No. Ale to były, to są takie... Adam chciał się włączyć w tę dyskusję. nie wiem, co powiedzieć. Śmiało. Anegdotą. Ale abstynentem skwituję. Nie byłeś w trakcie swojej kariery. Nie byłem abstynentem. No. Lampka piwko, wina, piwko, najbardziej. Przez wysuszenie, chcę się powiedzieć, organizmu, jakby bieganiem zawodowym, no to twardy alkohol to jest totalne... Oczywiście. Spustoszenie dla mnie. Próbowałem tak eksperymentalnie. Wypiłem sobie piwo przed startem, tak na 15 minut przed startem. Poleciałem i mnie tak przysuszyło już na drugim kilometrze, nie? Nie, to w ogóle eksperymentalnie. Ja też próbowałem chociażby wina biegnąc jakiś półmaraton w Kalifornii przez winnicę, gdzie na trasie legalnie było można wychylić tylko mały kieliszek wina. Nie było niemal punktów. Tylko to. Jakoś rzadko były punkty z wodą. I to nie jest fajne. To nie jest fajne. Tak, to też jest sprawdzone. Absolutnie można się nawodnić, jeśli ktoś ma potrzebę, ale... W środowisku biegowym moi koledzy, bardziej doświadczeni na emeryturze, jasno mówią o tym, że na kaca jest najlepsze bieganie. Ja się muszę tego, rozumiem, trzymać, kontynuować też tą tradycję emerycką, ale... Ja też mam swoje lata i potwierdzam. Ja będę czerpał z tej krynicy pełnymi garściami. Ale tak teraz mi jeszcze przychodzi do głowy, żeby jeszcze troszkę w tym temacie podłubać i nie mówię tutaj o alkoholu, tylko trasy koncertowe, starty, treningi, ale gdzie czas dla rodziny? Bo to jest naprawdę dużo, tak? Bo przygotowanie do koncertu, weekendowy wyjazd, później treningi, które gdzieś tam w międzyczasie, odpokutowanie tego trudnego weekendu, gdzie pada życiówka, jest półmaraton, który jest wyjątkowo, tak naprawdę wydaje mi się, że półmaraton jest trudniejszy niż maraton. To są inne prędkości, mimo że krótszy wysiłek, to naprawdę taka 20, 21 dokładnie z małym układem, ale taka 20 daje w kość.
Ja na przykład lubię bardziej półmaraton niż maraton, bo nie ma jednak ale tego... Ale on mówi jako zawodowiec, ja w ogóle tego nie rozumiem, no naszego właśnie, biegania. To wiesz, półmaraton to... jest idealny. To jest najlepszy no. dystans, jaki można sobie wyobrazić. Po półmaratonie idziesz normalnie na obiad, jesz, dokładnie. Jesteś... Nie ma tego mięśniowego skatowania, które trwa dłużej niż tam tydzień. A sportowego upodlenia nawet, tak bym powiedział. No, też mi się tak wydaje. Oczywiście wszystko zależy od tempa i od tego właśnie, ile zostawisz zdrowia podczas tego biegu, ale ja półmaraton robię. Nawet czasami mówiłem sobie mezomaraton, bo mezo jesteś pomiędzy, więc mezomaratony ja najbardziej lubię, nie? No i właśnie mój najlepszy bieg też w Poznaniu to był w dzień premiery życiówki, właśnie gdzie też wyplułem płuca, żeby tam zrobiłem życiówkę o 5 sekund i wydałem płytę i zagrałem ten koncert i pamiętam wtedy sobie powiedziałem, już nigdy więcej, stary. Dobrze, że ci to wyszło, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym wydał płytę życiówkę i nie zrobił życiówki, nie? A ja o 5 sekund nie zrobiłem. Ale Adam pytał cię o rodzinę i funkcjonowanie biegania i rodziny. Czy bieganie, nie wiem, podbijało jakość twojego życia rodzinnego, czy szło niestety... Czy rykoszetowało? Moja żona w tę bardzo chwaliła sobie mimo wszystko ten okres, bo powiedziała, że wtedy byłem bardzo taki zorganizowany. I wiedziałem, że jest trening, że jest to, no, ale wszystko miałem poukładane. Mhm. A był taki okres po tym bieganiu za życiówkami. Teraz znowu mam co robić, bo mam 2,5-letnią córeczkę. Na razie, tylko dwie zawodniczki. I syn właśnie. W drodze, jeszcze mam 17-letnią córkę, także mam bardzo dużo zajęć rodzinnych, ale był taki moment, że miałem dużo czasu i po tym takim zorganizowaniu, tym zaplanowanych wszystkich treningach w tygodniu mi się pojawiła taka za duża luka i wtedy nie czułem się za dobrze z tym. Mhm. A tak naprawdę, no wiesz co, ja podziwiam, myślę, fajnie, że mówisz mi, że jak ty to godziłeś i tak dalej, ale ja podziwiam ludzi, którzy godzą to z pracą od poniedziałku do piątku i w weekendy robią jeszcze te życiówki. Dla mnie oni są większymi bohaterami niż ja, gdzie ja naprawdę od wtorku do czwartku mogę sobie odpocząć, poświęcić się rodzinie i zresetować. Więc jest to wszystko do zrobienia. No, życie artystyczne jest takie, że niestety jest taka dwubiegunówka. Są momenty, że po prostu musisz w jeden dzień zrobić wszystko, a potem emocje spadają gdzieś bardzo, bardzo nisko. Trzeba umieć sobie to zrównoważyć. Ale no, wydaje mi się, że jakoś to sobie potrafiłem zorganizować. Z kumulacjami radzi sobie bardzo dobrze. To właśnie, to skoro te emocje, to już zdemonizowaliśmy troszkę bieganie, to teraz przejdźmy do tego najbardziej pozytywnego aspektu, czyli tego, co bieganie nam dostarcza. Powiedzieliśmy, że ta jasność umysłu, która się pojawia, jest jednym z chyba z bardziej nieoczekiwanych zdarzeń w życiu każdego biegającego. Powiedzieliśmy o euforii biegacza, o endorfinach, o tej miłości, która się pojawia. Ale ja też widzę bardzo dużą dozę spokoju, bo kiedy ja wychodzę biegać i mam nadzieję, że się ze mną zgodzić. Mam taką nadzieję głęboką, kiedy wychodzę biegać, to jakby ktoś wyłączył wtyczkę raz, że z myśleniem, z codziennością i dał mi i to nie to, że to się wyłącza i tam nic nie ma, ale właśnie, co, powiedzcie, co macie biegając, chillując się przy bieganiu, co to bieganie właściwie otwiera, jakie drzwi? Mam taką piosenkę na właśnie płycie Credo, gdzie to już nie jest pogoń za życiówkami i zatytułowana jest właśnie medytacja w biegu. Właśnie bieganie może być tą formą medytacji, spotkaniem z naturą, ze sobą, i odcięciem się od wszystkiego tego całego zgiełku, który nas otacza. No, Ja myślę, że jest w tym, nie wiem, czy się Jacek zgodzisz, jakiś paradoks, bo z jednej strony to jest odcięcie od świata, od problemów, które są w twoim życiu, a z drugiej strony to pomaga ci to wszystko rozwiązać, poukładać. I to jest fascynujące, że w tych dwóch płaszczyznach skrajnych możemy działać i bieganie jest czymś, co je łączy i wzajemnie na siebie wpływa. Tak jest. Może podsumuję to cytatem z medytacji w biegu. Refrenik, to czekaj, to założę. Poproszę. Założę tylko okulary, żeby tutaj... To jest twoja kamera. Kamera, akcja. Biegnę, gdzie mnie nogi poniosą. Czuję, wszystko kwitnie wiosną. Czuję zapach życia na skórze. Obserwuję, tylko obserwuję. Z chwili na chwilę, z nogi na nogę. Bez pośpiechu, od wdechu do wydechu. Medytacja w biegu. O, nie gram tego pięknie, na koncertach. Brawo, lepiej bym tego nie ujął. Brawo, brawo, brawo. A widzisz, bo to jest takie trochę mezobieganie i mezomedytacja. Coś chyba... To jest fascynujące w bieganiu, widzisz? Ale też do jej medytacji trzeba podchodzić bez biegania. Do medytacji bez biegania bardzo ostrożnie. Oj, tak, miałem te doświadczenia też.
jeśli już ten temat możemy szybciutko... Tak, bo jesteś biegaczem, którego kontuzja w biegu na dobrą sprawę nigdy nie dotknęła. Bardzo bałem się kontuzji, jak robiłem te wszystkie życiówkowe moje wyczyny i naprawdę dbałem, fizjoterapeuta, starałem się rozciągać i tak dalej. A w momencie, kiedy przestałem dbać o życiówki, też przestałem dbać o te wszystkie takie inne konwenanse i zacząłem wtedy też medytować. No i oczywiście też... Z pełnym zaangażowaniem. Z pełnym zaangażowaniem takim, że zasiadałem w tych pozycjach takich skrzyżnych, dążyłem od razu do jakichś perfekcyjnych tam lotosów, półlotosów i sobie tak zdusiłem łąkotki, że po pół roku miałem operację na kolano, artroskopię, no i wtedy to już w ogóle klapnęło mi wszystko tak na rok, że mówię, nie, no to już pozamiatane i z życiówkami i z tym wszystkim. No, i to jeszcze przez medytację, to się można załamać przecież. To absolutny tutaj paradoks tego wszystkiego. No, czyli jednak to medytacja jest tym niebezpiecznym sportem, ale szalenie potrzebnym. Ekstremalnym. Też... Ale tak jest, nie, tak jest, jak człowiek wyluzuje za bardzo, to też gubi tą czujność, nie? Mhm. Ale to fascynujące, bo de facto twoja trzykrotnie skręcona poważnie kostka nie przeszkodziła ci w bieganiu. Troszkę może chyba przeszkadza w tenisie, prawda? W twojej dzisiejszej przygodzie największej sportowej. A wykończyła cię medytacja. No. Tak, co ci mam powiedzieć? No tak, tak było. No to jest ciekawe, a właśnie... Ale polecam medytację tak na krześle, bez napinki. No medytacja zresztą to jest definicja tego, że powinna być bez napinki. Więc wszystkie takie ambicjonalne rzeczy trzeba odłożyć. I taka jest moja płyta, trochę to jak też bywa, że zawsze jest akcja-reakcja. Życiówka to jest taka płyta ambicjonalna, pokazująca ten taki aspekt sportowy, że warto, że trzeba cisnąć. Ale ty w ogóle nie miałeś obaw, że ta płyta idzie wbrew temu, co myślimy o rapie, o melorecytacji? No, tematy, które najczęściej się pojawiają, to jest blichtr świata i życie, alkohol, dziewczyny, szybkie samochody. A ty śpiewasz o życiówce, śpiewasz o bieganiu, chłopie, jesteś jedynym raperem, który porusza takie tematy. Ale jest szybszy niż Lambo na pierwszych 10 metrach. Po pierwsze, zawsze się różniłem od takiego stereotypowego rapera, ale też nie ukrywajmy, w życiu troszkę zarapowałem i o dziewczynach, i o blichtrze. Ja nie mówię, że nie, mówię wyłącznie o tym projekcie. Także szukałem czegoś nowego. Ożywczego. Szukałem jakiegoś nowego pomysłu na siebie. Tak naprawdę życiówka jest po prostu efektem ubocznym mojego życia. Zawsze coś, co gdzieś w życiu mi się przydarza, jest przekładane na... Znaczy to jest bardzo szczere i bardzo prawdziwe. To jest zapis całego życia biegacza. Tak, chociaż ktoś, kto nie biega, może sobie mieć trudność z odsłuchaniem tej płyty faktycznie, bo ja słyszę takiego gdzieś na YouTubie, co on kurde rapuje o ścianie, o co mu chodzi w ogóle? Ale bieganie jest drugą najbardziej... Jak można piosenkę jedną o bieganiu, a 6 czy 7... Najbardziej powszechną formą aktywności fizycznej, więc grupa i target jest bardzo, bardzo duże. Powiem szczerze, całą karierę miałem problem, bo słuchało mnie, miałem wrażenie, że słucha mnie bardzo dużo ludzi, ale nie miałem takich wyznawców, można powiedzieć, takich twardego elektoratu. Dzięki bieganiu dorobiłem się takiego elektoratu, bo faktycznie kto przesłuchał życiówkę i biega, to jakby nawiązuje się taka silna więź, no dokładnie. I to jest fajne, że dzisiaj, mimo że ja już tak nie żyję tymi tekstami aż tak mocno, to odzywają się czasami nadal ta nowa fala biegaczy, którzy robią pierwszą życiówkę, pierwszy maraton i łapią tą płytę i mówią, kurczę, nie wiedziałem, że coś takiego jest, że mogę sobie posłuchać jeszcze o bieganiu, jeszcze biegając, odsłuchać o bieganiu, nie? To już w ogóle nakrętka. Wiesz co, Jacek, ale ci, którzy oglądają, mogą to zobaczyć, ci, którzy słuchają, mogą tego posłuchać, bo to chyba jest czas na wyznanie. Ja przy twoich piosenkach dziewczyny podrywałem. Jaki brak twardego elektoratu. No dziękuję ci bardzo, ale wiesz, słuchałeś tych, co leciały w radiu. Twardy elektorat słucha całych płyt Oddechy do Dechy, nie tylko tego z radia. Słuchaj, Oddechy do Dechy, tą miarą mierząc jestem twardym elektoratem w dalszym ciągu i bardzo inspirująca dla wszystkich biegaczy wspomnianych jest właśnie wydana płyta w wersji tej, to będzie słychać. Tak, tam jest darmowy plan treningowy. Plan treningowy. Ale tylko, naprawdę dla wytrzymałych, bo tylko faktycznie z takiego etapu zaawansowanego. Spoglądać na te 400 km w miesiącu. No to... 400 w miesiącu, ja tutaj patrzę, kilometraż, suma 3737. Roczna. Roczna. No to wychodzi prawie 10 km dziennie, tak nie? Jak patrzysz, bo 3600 to by było, że 10, no to... Faktycznie, 700, no, tak, ponad. To się nazywa objętość treningowa. To było apogeum, ale 3 godziny w maratonie łamałem właśnie z 3 treningów w tygodniu, także to też nie trzeba od razu
wydaje mi się, że próbowałem wszystkiego, bo jako że rzuciłem to hasło 2.30, to doszedłem do takiego momentu, że czułem, że ja naprawdę nawet miałem moment, że robiłem 2 treningi dziennie. Czyli miałem tak, to trwa, nie trwało długo, ale kilka, może 2-3 miesiące miałem takie, że trenowałem 7-8 razy w tygodniu. Próbowałem zejść też z wagą tak maksymalnie nisko, bo też mówię, może tam się kryje jeszcze jakaś przewaga, nie? Różne rzeczy i w pewnym momencie miałem taką pełną akceptację tego, chłopie, 2,48, dalej nie dolecisz i to nie jest już twoja wina, tylko tak cię Pan Bóg stworzył, że nie dasz rady, no chyba, żebyś tam się zawziął i teraz 10 lat jeszcze żyłował, zaakceptowanie tego faktu, ile czasu ci zajęło? Bo to nie jest łatwe, kiedy jesteś nakręcony na życiówki i właściwie całe swoje bieganie opierasz na pogoni za życiówką. Ani na moment nie zszedłeś na taką stronę turysty biegowego. No więc tak, ja jeszcze muszę uzupełnić to pytanie, bo to jest coś, co ja przeżywałem. Czy ty musiałeś sobie wybaczyć za to? Wiesz co? Rozgrzeszyć się. No, tak? Mocne stwierdzenie, nie? Miałem czasami jakieś takie wyrzuty sumienia, jak ktoś mówi, tu 2.30 to tak rzucił marketingowo, nie? I to mnie trochę czasami tam gdzieś kuło. Ale no mówię, przez rok stałem w miejscu, mimo że cały czas szukałem jakichś tam przewag, trenowałem, nie miałem sobie nic do zarzucenia i po tym roku stwierdziłem, no dobra, nie da rady. Piłem przez 3 miesiące i się pogodziłem z tym. I tu jest cała tajemnica. Mamy to. Ale ty może butów karbonowych nie miałeś po prostu. No właśnie, mój trener do mnie dzwonił ostatnio, słuchaj, z twoją dynamiką, bo on zawsze mówił, mój trener, że jesteś typ szybkościowy, że ty w ogóle nie powinieneś biegać maratonów, tylko bieżnia, bo masz dużo tych szybko kurczliwych, w ogóle teraz karbon wlazł tam, buty zmieniają grę, w maratonie przy twojej specyfice 10 minut możesz ten skrobnąć. No, to prawda. Przeliczyłem 2,48, 2,38, to nadal nie 2,30, nie wraca. Ale sam mówisz o tym szukaniu przewag na różnych płaszczyznach i w różnych miejscach. Jesteś takim człowiekiem, takim biegaczem, który szuka tych przewag również i sprzętowych, testuje, sprawdza, poszukuje idealnego rozwiązania dla siebie, czy jak już wpadniesz w jeden model butów, to zostajesz przy nim? Nie mam jakiegoś takiego fetyszu sprzętowego. Oczywiście, no, jak biegałem gdzieś na bieżni, to brałem te kolce, najcieńsze buty i tak dalej, ale nie jestem takim typem, że co sezon muszę sprawdzać, jakie są nowości. Wiem, że w tym wszystkim jest też bardzo dużo marketingu, że zawsze kolejny but wychodzi, jest rewolucyjny. Nawet patrzyłem sceptycznie na tą sytuację, jak wchodziły te buty, właśnie w których tak nagle się posypały te rekordy, to było jakieś 2-3 lata temu. Tak. I też mówię, pewnie znowu jakaś ściema, ale no faktycznie, skoro ten mój trener, taki sceptyk, powiedział, kurde stary, zaczynam biegać w tych karbonach, to faktycznie widać, że tam coś jakaś tam się tworzy, przewaga tego odbicia, nie? Gdzieś tam coś się odzyskuje, kumuluje, nie wiem, ale te czasy są coraz lepsze. Przed nagraniem mieliśmy okazję obejrzeć buty, które tutaj mamy i pokazywałem ci, jak zmieniły się technologie w butach od lat 2000, gdzie ty debiutowałeś w biegach maratońskich, no do dzisiejszego buta. I tutaj akurat gołym okiem widać, jak daleko posunięte to są zmiany. W butach maratońskich jest troszkę mniej widocznych zmian. Po prostu jest na pierwszy rzut oka wyższa ta podeszwa. I powiedziałeś, że wybrałbyś karbonowe jednak, tak? W naszym quizie początkowym. No to jak to, jak to jest? Wybrałbyś karbonowe, ale czy ty będziesz miał okazję w nich jeszcze pobiec? No wiesz, zawsze je mogę założyć sobie pobiec, nawet wolno, nie? Sprawdzić. Ja nie planuję jakoś tak, to nie mówię, że nigdy nie stanę na starcie jeszcze z misją jakichś takich ambitnego biegania. Pewnie może się to wydarzyć, nawet całkiem niedługo. Więc fajnie, że są takie buty, można z niego skorzystać, ale ja zawsze sobie długi czas nie mogłem w to uwierzyć, że Egipcjanin, który zdobył złoty medal na olimpiadzie w 60 roku, pobiegł boso. I to mnie najbardziej inspiruje. To mnie najbardziej inspiruje, to jest niesamowite. Ale oczywiście fajnie, że jest sprzęt, fajnie, że ludzie się tym fascynują. I myślę, że jest taka też bardzo ważna rzecz w bieganiu, bo też staramy się jakieś tak upowszechniać i aktywować ludzi do działania, to, że się tworzy wokół tego taka społeczność. Ile ja wspaniałych osób poznałem na trasach biegowych do dzisiaj. Turystyka biegowa, to, że sobie planujesz jakiś tam wyjazd w jakiejś tam ładnej europejskiej stolicy. Wielowymiarowość biegania. Dokładnie. Jedziesz, najpierw te 2-3 dni masz do maratonu, tak na tej adrenalinie, na tym wyczekiwaniu. Potem jeszcze zostajesz sobie 2 dni, zwiedzasz sobie
Piękna sprawa. Ja niestety, ty Macieju możesz więcej właśnie powiedzieć na ten temat, bo ja trzymałem się Poznania, bo chciałem mieć blisko domu, tak żeby było wszystko na swoim terenie, jeśli chodzi o te życiówki. Dopiero później zacząłem gdzieś tam jeździć, zrobiłem maraton w Walencji, w Barcelonie, ale nigdy na przykład nie zaliczyłem tych majorsów, a już nie mówiąc o tych wszystkich kontynentach. Ja myślę, że to jest dobre z wielu względów, ale ten najważniejszy to jest taki, że nowe miejsce może cię bardzo motywować. Już nie mówię o Nowym Jorku, który jest taką świątynią biegania i to się absolutnie w pełni potwierdza, bo jak masz 2 miliony widzów, które kibicują cię właściwie na każdym metrze tych 42 kilometrów, 195 metrów, to jest coś, co dodatkowo cię niesie. A kiedy dobiegasz do mety, to jesteś w stanie, nie wiem, na ostatnich 2 kilometrach wykrzesać z siebie 5 razy więcej energii niż normalnie to by było nawet w Poznaniu biegając. Tak jest. No dobra, panowie, to co was w tym bieganiu tak naprawdę, skoro mówicie tak piękne rzeczy, co was bardziej napędzało? Czy to była wasza wewnętrzna pasja, przekonanie, wewnętrzna siła, czy może też robiliście to na jakimś etapie dla kogoś? To bardzo ciekawe, to że bardzo proszę, żeby Jacek zaczął. Jacek w drużynie szpiku, więc niejednokrotnie dla kogoś, ale no taka fajnie, wewnętrzna to może to jest wiele tych celów może być, ale ja nie boję się powiedzieć, że robię to dla siebie. Żeby się dobrze czuć psychicznie, fizycznie, to się wszystko pięknie łączy i tylko tyle i aż tyle, a potem można dodawać sobie te kolejne cele typu zwiedzanie świata, robienie życiówek, spotkania z kolegami i z koleżankami. Bieganie dla kogoś też w jakimś celu, oczywiście, że tak, ale to jest zawsze... I plus ten właśnie charytatywny jakiś też wątek, który często się Ale to chyba zawsze zgodzisz się, że to jest jakaś tam wartość dodana, ale dodana do tego, co jest dla nas, co jest bardzo prywatne, co jest, nie powiem, że takie, co sprawia, że zapominamy o Bożym świecie i robimy to absolutnie tylko dla siebie, egocentryczne. Właśnie nie, wydaje się egocentryczne, ale nie jest egocentryczne, bo jeśli my poprawimy naszą jakość życia, według mnie bieganie na każdym etapie poprawia jakość naszego życia, to nasze funkcjonowanie wewnętrzne i zewnętrzne gdzieś tam przełoży się na to, jak funkcjonujemy w grupie, w rodzinie, naprawdę i będzie zbawienne w skutkach. Bieganie nie jest takim sportem jak chociażby golf, gdzie pojawia się pojęcie wdowy golfowej, że facet wychodzi na pole golfowe i zapomina o Bożym świecie, o żonie i o rodzinie też. Tutaj nie, wracasz po tym bieganiu i jesteś, ja mam wrażenie, po prostu lepszym człowiekiem. Może to są duże słowa, ale naprawdę tak jest. Ja mam wrażenie, że jestem po prostu dobrym człowiekiem, jeszcze lepszym po bieganiu. Czyli robisz to dla siebie, dla innych, cieszysz się, emanujesz i dzielisz tą energię. Emanujesz na otoczenie, inspirujesz otoczenie. Absolutnie to czuję w momencie, kiedy na przykład obecnie moim sportem numer jeden jest tenis. I czuję tę taką, mimo wszystko, elitarność tego sportu. Mam takie wrażenie, że już tym bieganiem potrafiłem właśnie zainspirować ludzi, że oni też biegali i tak dalej. Ja życzę sobie oczywiście, żeby w Polsce tenis, i jest na to szansa, dzięki sukcesom Igi Świątek, i Hurkacza, Huberta, których pozdrawiamy i życzymy sukcesów, żeby stał się bardziej taki powszechny, ale właśnie bieganie ma to, że to jest tak demokratyczne, że to tak niewiele trzeba, żeby już być na treningu, już być w lesie i pobiegać. Niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jest. I bardzo towarzyskie. Także to jest też ten motyw biegania. Nawet krótko trenując triatlon, miałem wrażenie, że jest trudne do pogodzenia ten rower, bieganie, pływanie, na przykład z moim życiem takim koncertowym. A jak ja jadę na koncert, rzucam buty do biegania i gdziekolwiek jestem, ja nawet mogę godzinę przed koncertem iść do lasu i zrobić sobie taką rozgrzewkę i jestem na scenie zaraz i gotowy. Panowie, ja muszę wam bardzo podziękować. Nie, ale ja muszę jeszcze o jedną rzecz tego zapytać, zanim podziękuję. Ale ja podziękować za to, bo zmotywowaliście mnie do biegania po prostu. Ja wracam na bieżę. Do biegania chyba dłuższych dystansów, bo to, że... Macie jeszcze miał refleksję, teraz... bo mu wszedłem w słowo. Ja zaczynam przygotowywać się w takim razie do jakiejś dyszki. No i dobrze, to ja też trafiam ten temat długodystansowego w rozumieniu całego życia biegania, bo to rzeczywiście jest taka aktywność fizyczna, gdzie mądrze biegając, można ją mieć dla siebie przez całe życie, naprawdę przez całe życie. I to jest, Jacek, pytanie do ciebie. Czy ty myślisz o bieganiu w tej długiej perspektywie całego życia? Pytam też o to, bo w listopadzie, tak, pojawi się
młody zawodnik na tym świecie. Tak. Ty wtedy będziesz miał 40 lat. Świetny wiek swoją drogą. To w ogóle, wiesz, życie zaczyna się po 40, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, a po 50, która mnie czeka w przyszłym roku, to już w ogóle będzie piękne życie. Ale ja doświadczyłem wyjątkowego przeżycia, gdzie mój 18-letni syn razem ze mną wystartował na trasie maratonu. I moment, kiedy wspólnie przebiegaliśmy linię mety, jest czymś magicznym. Czy ty masz już teraz, albo w ogóle o tym nie myślisz, taki projekt, taką potrzebę, taką myśl, żeby może kiedyś pobiec wspólnie ten królewski dystans maratonu ze swoim dzieckiem? Nie mam takich planów skonkretyzowanych. Na pewno biegać zamierzam, jak tylko będę sił mi starczać, czyli do końca życia, mam nadzieję. Moja córka, która w tym roku kończy 17 lat, jest wysportowana, ale bardziej taniec, jazda konna i tego typu rzeczy, więc nie sądzę, żeby przebiegła ze mną maraton, ale jakąś dziesiątkę jak najbardziej. I to na pewno może być fajne przeżycie. Jak sam mówisz, że to doświadczyłeś tego, to może to jest jakiś fajny pomysł. Każdy dystans jest tu dobry, uważam, żeby robić to wspólnie z rodziną, a już z dziećmi to pewnie, że tak, ale powiem to szczerze, nie można ich do tego zmuszać i namawiać. To musi wyjść od nich. Oczywiście, szczególnie maraton. Mhm. Panowie, no to jest piękna inspiracja. Jeżeli nasze rodziny i rodziny naszych słuchaczy zostaną zainspirowane do biegania, do poczynienia tego kroku, to jest fantastyczna historia. A co do poczynienia pierwszego kroku, to ty trenowałeś z dwoma trenerami, z dwoma różnymi szkołami, więc liczę mocno na twoje doświadczenie. Trenowałeś też samodzielnie przez jakiś czas, prawda? Liczę na twoje doświadczenie i jakbyś doradził dla średnio zaawansowanych, początkujących dwie najbardziej istotne jednostki treningowe dla tego 19-latka Jacka z 2002 roku. Jakie te dwie jednostki... jak one powinny wyglądać. Proszę nam to rozpisać. Co Jacek powinien zrobić? Nie, proste rzeczy, bo to też nie ma co komplikować. Ja uważam, że już dużo zmienia i daje taką różnorodność. Jednak, żeby się pobudzać takimi setkami, jakby to nie zabrzmiało. Pobudzać się setkami trzeba. Maraton i bieganie długodystansowe jest bardzo monotonne mimo wszystko. Możemy sobie wokół tego budować całą ideologię, rozkładać to na poszczególne kilometry i dzięki temu to oczywiście łatwiej nam przychodzi. Ale fajnie mieć tam gotowość organizmu, zaskoczyć go od czasu do czasu. Takimi fajnymi przebieżkami. Czyli uważam, że wystarczy w środku treningu zrobić takich 10 przyspieszeń 60-metrowych, tam 100-metrowych, kiedy pobudzamy ten organizm i myślę, że to już daje jakąś tam impuls, początkową taki impuls i różnorodność. Także to dla takiego początkującego bym coś takiego powiedział. Rozumiem, że za przyspieszenie masz na myśli nie zryw na 110%. Nie. Taka przebieżka na 80% mocy, nie? Żeby też nie zrywać, ale... Ale sygnalizować organizmowi... Tak, że czasami możesz się czuć troszeczkę zaskoczony, ale dzięki temu, jak wyjdziesz potem na te wyższe obroty, to tam się łatwiej zaadoptujesz. A ten taki typowy laik, kupuję buty, zaczynam biegać. To może być postanowienie noworoczne, dobra forma na lato, lepsza kondycja. No, okay. Od czego powinien zacząć? Jak ma zrobić, żeby wytrwać? Ja bym poszukał tutaj właśnie psychologicznych raczej takich myków, typu po pierwsze zapisać się na jakieś zawody, na przykład z wyprzedzeniem półrocznym, bo wtedy już będzie miał ten cel i to jest fajne. Zrobić sobie jakąś nagrodę, gdzieś tam wyznaczyć. Czyli tak właśnie... Znaleźć marchewkę. Znaleźć marchewkę, zdecydowanie. No. Znaleźć trenera. Ja na przykład mojej żonie, która nie chciała biegać, widziała, że ja to robię. Trochę tak z ciekawością spoglądała na mnie, ale nie za bardzo. No to kupiłem jej strój do biegania. No to dla kobiety to działa po prostu bardzo to dobrze. Wiesz, jak przemówić do wyobraźni kobiety. To już założyła i jak już założyła, no to się przebiegła. Nie? I drugim moim krokiem było maraton. Nie w Poznaniu, w Barcelonie. Proszę. Ona mówi, ułyknęła to, nie? No trochę może wpędziłem ją w malinę, bo za ostro, ona tam biegała pół roku i pół roku już przebiega ze mną maraton w Barcelonie, kiedy byłem jej takim pacemakerem, serwismenem i tak dalej, ale do 30 kilometra naprawdę dzielnie sobie radziła i potem już mamy trochę takich fragmentów gdzieś tam na wideo, oglądaliśmy jak przechodzimy przez te takie punkty, tam 40 kilometr, ale no świetnie pobiegła, 4:20 zrobiła moja żona, także to był jej początek w ogóle wyjście w świat sportu. Potem zaczęła trenować jakieś tam różne odmiany fitnessu, a dzisiaj jest nauczycielką jogi.
i to jest nieskromnie powiedzieć, ja ją wprowadziłem w ten świat sportu. Trenerze, brawo, brawo. No, a bieganie właśnie może ci zaprowadzić zupełnie inne miejsca. Ważne, żeby jeśli jesteś człowiekiem takim kanapowym, jesteś z tego niezadowolony, no to bieganie cię stawia do pionu i daje ci tą bazę, z której możesz wyjść, a potem... Na wielu frontach korzystać. A potem różnie to rozegrać. Jacku, to jest wspaniała historia. Historia, za którą bardzo ci dziękuję, że się z nami podzieliłeś. Inspiracja dla mnie niesamowita, bo poczułem powołanie do kolejnych przygotowań. Medytacja. Dziś inny etap twojego życia, czyli od sportu amatorskiego przez profesjonalny, aż do powrotu do takich korzeni, radości, emocjonalnego, chyba jednak uwolnienia. Czego ci życzyć? Czy w najbliższych miesiącach wiemy, żeby nadchodzący ten nowy członek rodziny miał się wspaniale, to rozumie się samo przez siebie. I nie ma niczego ważniejszego. Ale czego tobie dzisiaj życzyć sportowo? Wiesz co, sportowo cały czas świetnie sobie radzę, więc nie mam żadnych celów i to jest też taka nowa moja filozofia życiowa, że tak sobie płynę, w którymś momencie może coś się tam pojawi ambitnego, ale w tej chwili po prostu sobie sympatycznie biegam po trasach biegowych, skaczę cały czas po scenie muzycznej i chciałbym to utrzymać. Gdzieś tam oczywiście pewnie na horyzoncie fajną płytę wydać i to jest taki mój bazowy cel. A w przyszłym roku mam jubileusz 20 lat od mojej pierwszej debiutanckiej płyty Mezokracja, więc na pewno coś chciałbym nowego zaproponować z tej racji dla twardego i nie tylko elektoratu. To już nie musimy pytać o to, co będziesz robił za 10 lat, bo wiem, że będziesz rapował, będziesz biegał i będziesz wychowywał 10-letniego syna. I mam nadzieję, że także będę mógł się z wami spotkać za jakiś czas i żebyśmy mogli sobie porozmawiać o naszych kolejnych sportowych dokonaniach. Adamie, mam do ciebie bardzo konkretne pytanie. Jak ty właśnie widzisz ten swój debiut maratoński? Czy widzisz to, że biegniesz, pozdrawiasz tłumy, jakby... rozkoszujesz się każdym metrem swoją karierę 800 metrowca, czy może masz jakiś pomysł, żeby jednak pobiec ten maraton na przykład z jakimś tam pazurem? Dociskasz go. Role się zamieniły, widzę tutaj, ale kiedyś powiedziałem, że powinienem przebiec maraton spokojnie poniżej 2:30. No. Historia lubi się powtarzać. Jak będziesz moim supportem, to lecę na 2:30. Wiesz co, bardzo się obawiam nad ambicji, które nie są kompletnie już mi potrzebne. Byłem zawsze wyjątkowo ambitnym zawodnikiem i doświadczaliśmy tego samego, czyli niezadowolenia zwyczajnie ze startów, z osiągnięć, z treningów, co było wyjątkowo frustrujące na pewnym etapie życia. Ale to napędzało w to szalone tempo do pędzenia po wyniki, po kolejne życiówki. I to była piękna przygoda w moim wykonaniu. Fantastyczna przygoda, której przez chwilę miałem okazję się przyglądać i to jest niesamowite, bo ja ze sportu zawodowego o całe życie jakby w sport zawodowy, natomiast podziwiam wszystkich tych was, panowie, za sport w taki, jakim wy go czynicie, bo wy sprawiacie, że sport jest piękniejszy, że życie prywatne, że życie zawodowe jest czymś, co tak naprawdę bieganie dopełnia was. Tak bym to ujął. Mnie bieganie stworzyło, a was dopełnia. I to jest piękne. No, ale też życzymy ci z Maciejem właśnie, żebyś teraz znalazł tą przestrzeń na te nowe aktywności, chociażby ten dzisiejszy podcast. Bardzo fajnie, także myślę, że znajdziesz... Adam sobie świetnie radzi w życiu, po życiu sportowym. Ja jestem bardzo spokojny o jego przyszłość, natomiast widzę, że to nie będzie lajtowe bieganie. Tak. Nawet jeśli to będzie maratoński dystans. Nie będzie. To ja będę oklaskiwał Adama na mecie. A trening cały czas jest? Wznowiłem, zacząłem biegać. Ja rano biegam równo 2 koła, czyli niecałe 2 kilometry. Dobry dystans. Na początek opłaca dnia. Się w ogóle wychodzić? Ja tak jest. Odkrywam to, wiesz, badam. To jest właśnie piękno biegania, że ja zaczynam je odkrywać na nowo. Ja wychodzę bez zegarka, żeby była pełna jasność. Ja wychodzę bez zegarka, tak biegam rano z synem. Teraz mam sobie, ale też zupełnie przypadkowo. Nie odpalam GPS-a, kiedyś GPS jak... Jak się nie załadował. Jak coś się trening nie załadował, to było deprecha. Straty, a ja nadal straty. Niestety, jak dobiegam do domu i okazuje się, że mam 9,5 kilometra, to wokół domu dokręcam 500 metrów, żeby była dycha. To prawda. Absolutnie cię rozumiem. Też tak robię dotychczas. No, to już jest nawyk.
Dziękuję serdecznie za to przemiłe spotkanie. Zapraszam do słuchania podcastów W Rytmie Biegania razem z bieganie.pl, a napędza nas e-obuwie. Bardzo dziękujemy, Jacek. Wielkie dzięki. Idziemy pobiegać w tej sytuacji. Jacek Majer. Dał mi po prostu dzięki, tak, stryk. Dzięki Maciej bardzo. Kurzajewski, Adam Kszczot. Adam Kszczot, szanowni państwo, z profesorem spotkać się i spędzić trochę czasu, to jest zawsze wielka przyjemność. Jacku, potwierdzasz, prawda? Oczywiście. Amen. Więcej już mówić nie i trzeba. Bardzo ci, Adamie, dziękuję za tą koszulkę, którą dobrałeś dzisiaj. Muzyka, sport, motywacja. To nie jest przypadek. Oglądający, na, moi kochani, na YouTubie, to jest oficjalne hasło Jacka. Muzyka, sport, Adam. Motywacja, medytacja. Muszę sobie tutaj 5 lat tylko... temu, Adam, chyba 4 lata temu dałem ci tą koszulkę, do dzisiaj ma, no to jest coś. Na specjalną okazję miałem cały czas ze sobą, ona przeprowadzkę, wyobraź sobie, że ona przeprowadzkę z domu do domu przetrwała i była specjalnie, miała swoje miejsce odłożona, ja wiedziałem, że ona się przyda. Swoją drogą gatunkowo świetna, bo zobacz, dziękuję, po tylu pranie, no, można w rewelacyjnej formie. Troszeczkę, tak jest. Wzruszenie odbiera mi mowę, dziękuję wam bardzo. Dziękuję serdecznie. Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania. Podcast W Rytmie Biegania napędza e-obuwie.